Na początku listopada tarnowscy policjanci otrzymali zgłoszenie w sprawie oszustwa internetowego. Powiadomienie w tej sprawie złożył były policjant Marcin Skóra, który nie dał się nabrać oszustom. Były naczelnik sekcji kryminalnej Komendy Policji w Tarnowie chciał sprzedać zegarek na portalu aukcyjnym. 1 listopada w końcu pojawił się kupiec. Dzwoni do mnie mężczyzna, przedstawia się imieniem i nazwiskiem, że jest z Sopotu dokładnie. Z zapytaniem, czy w dalszym ciągu ten zegarek jest do sprzedania. Ja na początku już rozmowy spytałem mojego rozmówcę, czy wie, jaki mamy dzisiaj dzień, że to jest dzień do świętowania, nie do robienia interesów. Rozmówca przeprosił mnie za to, że akurat właśnie w dniu dzisiejszym był bardzo grzeczny, że w dniu dzisiejszym, w dniu 1 listopada do mnie dzwoni i powiedział mi, że akurat na południu Polski znajduje się osoba z jego rodziny, która mogłaby odebrać w dniu dzisiejszym ten zegarek. Zaproponowałem, że czy nie moglibyśmy tego przełożyć na kolejny dzień. Stwierdził, że generalnie to dzisiaj koniecznie chciałby odebrać ten zegarek, że dzisiaj, akurat 1 listopada wykona do mnie przelew. Jeżeli pieniędzy nie miałbym na koncie, no to na pewno będę miał je dnia następnego. Oczywiście natychmiast wyślę mi potwierdzenie takiego przelewu. Już byłem arcypewny, gdy otrzymałem od niego to potwierdzenie przelewu. Tam data księgowania pieniędzy znajdowała się na dzień 1 listopada 2016 roku. Natychmiast po otrzymaniu tego przelewu poinformowałem tutaj o całej sytuacji funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji z Wydziału Mienia, którzy pomimo dnia takiego, jaki był, bardzo mocno zaangażowali się w tą sprawę i tutaj przed nimi naprawdę chylę czoła. Okazuje się, że przestępcy mają bardzo daleko posuniętą sieć, jakby tak można było nazwać, i zanim do nich trafi towar, jest wysyłanych kilku kurierów, którzy na początku nie wiedzą właściwie, dlaczego taką sytuację jest stworzona i dlaczego takie rzeczy mają odebrać. Są to ludzie, którzy poszukują pracy i w związku z czym jako legalną pracę takie kursy kurierskie wykonują. Później się okazuje, że ten kurier przekazuje kolejnemu kurierowi, następnemu, i tych kurierów może się okazać dwóch, trzech, czterech i kolejnych. Jak nie dać się oszukać w podobnej sytuacji i na co zwracać uwagę? Po pierwsze, osoba chce dokonać przelewu w okresie świątecznym i tutaj apel do osób, które sprzedają za pomocą portali internetowych, aby zwracały na tą właśnie uwagę. Druga rzecz, posłużyła się dokumentem w jakiś tam sposób podrobionym, pokazującym, że taki przelew został przesłany przez bank i takie potwierdzenie przelewu wysłała na konto mailowe oferenta. Tutaj dobrze, że się stało tak, jak się stało, że osoba była czujna i ten przedmiot, który został wystawiony na Allegro, nie wysłała, ponieważ policjanci mieliby utrudnioną możliwość dojścia i odnalezienia tej osoby, która chciała ten zegarek zakupić. Jeżeli przede wszystkim będziemy się własną czujnością, własnym rozumem tutaj kierować i brakiem zachłanności, bo to jest chyba najważniejsze, który wyłącza rozum, nie zostaniemy oszukani. Sprawcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Przed nami trzecie spotkanie w ramach Akademii Filmowej w Kinie Marzenie w Tarnowie. Tym razem zaprezentowany zostanie film Bilet na Księżyc w reżyserii Jacka Bromskiego. Tuż po projekcji widzowie spotkają się ze scenografem Markiem Zawieruchą. Udało się zaprosić wyjątkowego scenografa, ponieważ Marek Zawierucha jest osobą, która współpracując z wieloma wybitnymi polskimi reżyserami, a pozwolę sobie tylko powiedzieć, że ma w swoim dorobku filmy realizowane razem z Agnieszką Holland, z Jerzym Skolimowskim, z Wilhelmem Sasnalem, z Wojtkiem Smarzowskim. No właśnie, między innymi ostatni film Wojciecha Smarzowskiego, Wołyń.
ale chcąc rozmawiać o filmie, ja nie wybrałam do pokazu filmu Wołyń, więc wybrałam film Bilet na Księżyc, który poprzedzi spotkanie. Po obejrzeniu filmu Bilet na Księżyc, który wydawałby się jest filmem, którego akcja rozgrywa się w świecie współczesnym, scenograf nie ma aż tak znaczącej roli. Wydaje mi się, że będziecie Państwo mogli uzyskać odpowiedź, czy tak jest rzeczywiście. W filmie Bilet na Księżyc jest jeszcze jeden element, myślę, że zainteresuje Tarnowian, ponieważ w fabule filmu bohaterowie znajdują się na tarnowskim dworcu kolejowym. No i teraz jest pytanie, czy to był nasz dworzec, czy nie nasz, jak to wyglądało, czy pada tylko taka nazwa, jak tworzy się takie miejsca. Myślę, że to wszystko będzie możliwe do rozszyfrowania na spotkaniu z Markiem Zawieruchą. Projekcja filmu i spotkanie zaplanowane zostało na sobotę 19 listopada o godzinie 13 w Kinie Marzenie w Tarnowie. Za nami koncert charytatywny Trzecie dla Piątego na rzecz Sebastiana Moskala, czyli ucznia, u którego zdiagnozowano nowotwór kości piszczelowej lewej. Podczas koncertu odbywały się również licytacje Dnia Bez Pytania oraz dodatkowego dnia do wycieczki. Pieniądze w całości przekazane zostaną na leczenie ucznia 5 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Siatkarki grupy Azoty PWSZ Tarnów podejmą na własnej hali drużynę Marby Sędziszów Małopolski. Tarnowianki w ostatnim meczu w Lublinie wygrały 3-2. Drużyna z Sędziszowa bardzo łatwo rozprawiła się ze swoimi rywalkami, pokonując UKS Mosir Jasło 3-0. W tabeli na czele jest szóstka Mielec z 12 punktami. Na 5. miejscu jest ekipa z Sędziszowa Małopolskiego, a na 6. grupa Azoty PWSZ Tarnów. Początek spotkania na hali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie o godzinie 18. Małopolska Telewizja IMAW jest patronem medialnym tego wydarzenia. Na stronie IMAW TV przeprowadzimy relacje na żywo z hali PWSZ.